Jestem sędzią śledczym. Proszę mi spokojnie odpowiadać na pytania. Jestem zupełnie spokojny. Imię i nazwisko? Anemon Nenufarzyński. Lat? 35. Zajęcie? Inżynier technolog. Mieszka pan? Tak. Krucza 100, obecnie areszt centralny. Czy przyznaje się pan, że dzisiaj o 10 rano zamordował pan żonę swoją, Lilię z Lotosów Nenufarzyńską? Przyznaję się. Jak to się stało? Wczoraj podczas nieobecności mojej żony w domu wyjąłem w pokoju jadalnym kilka desek z podłogi i umieściłem tam skrzynkę zawierającą 25 kg dynamitu. Instalację przeprowadziłem pod dywanem do kuchni i tam umieściłem kontakt. Dzisiaj rano, kiedy żona moja jadła śniadanie, poszedłem do kuchni, włączyłem prąd i dynamit eksplodował. Proszę mi powiedzieć, co skłoniło pana do tak straszliwego przestępstwa? O, to długa historia, panie sędzio. Ona była straszna. Zła? Nie, nawet nie zła. Idiotka była. Przystojna? Są różne gusta, mnie się nie podobała. Czy zdradzała pana? Nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Może dokuczała panu? Nie, była bardzo dobra, dbała o mnie. Żebym się nie przeziębił, nie pił, nie palił. No i dlatego pan ją zamordował? No, częściowo. Głównym powodem było to, że chciała zrobić z naszego życia tak zwaną czarującą idylę. Nie rozumiem. No, niech pan sędzia sobie wyobrazi młodego mężczyznę, który siedzi z babsztylem przy obiedzie, żre przypaloną zupę i jeszcze słucha takich aforyzmów. No, mężurka dzisiaj taka smutna. To może po obiedzie pójdziemy do Ziemiańskiej na kawkę, a potem do kinka, a wrócimy do domu, to ja mężurkowi zaśpiewam, a jak mężurka będzie grzeczna, dostanie całuska, no. No i dlatego wysadził pan w powietrze młodą kobietę. No, kiedy to nie wszystko, panie sędzio. Porządek lubiła. Ja wychodzę do pracy, na biurku zostawiam bałagan, a ja się świetnie orientuję w tym bałaganie, tak? Wracam, wszystko jest ułożone, wyczyszczone, poustawiane, a ja nic nie mogę znaleźć. A czy w bibliotece układała panu książki według formatu? Tak. A skąd pan sędzia o tym wie? A czy kupowała panu krawaty, których pan nie mógł nosić i uważała te właśnie krawaty za najpiękniejsze? Tak. Pan sędzia ma intuicję. Ona proponowała, żebym się odzwyczaił od palenia i zamiast papierosów używał cukierków miętowych. Tak. Czy będąc na mieście, pan często nie mógł dodzwonić się do domu? Godzinami, wiecznie. Zajęte. Panie... Nenufarzyński. Ile pan ma par obuwia? O, dwie. A ona ile miała? 14. Jak długo pan siedził fryzjera? Nie, ja się w domu golę. A strzyżenie to 15 minut. A czy nieboszczka siedziała kiedy krócej u fryzjera niż 2 godziny? Nigdy. 3-4. Dokąd jeździła latem? Latem Zakop... Nie, Krynica. Tak, w porządku. Zimą Zakopane. Zimą Zakopane, tak. Przed każdym wyjazdem kupanowych kietów. Tak, i nigdy nie mam co na siebie włożyć. Tak. Mówiła, że inni mężowie to... Zresztą wszystko jedno co. Według niej inni mężowie byli lepsi. Tak, a ja tyrałem 10-12 godzin dziennie. Służąca? Jedna się utrzymała 10 dni cudem. Kompot. Ja pułkowy, cały okrągły rok. Panie Nenufarzyński, czy nie zostało panu trochę tego dynamitu? Nie, dynamitu nie, ale nie wiem, czy pani sędzina znosi cianek potasu.